I mój gość, pani Hanna Gronkiewicz-Walc, prezydent Warszawy. Dzień dobry. Tak, dzień dobry. Pani prezydent, tak swoją drogą, do prezydent do kiedy? Podobno do 22 listopada. I wtedy jest... Bo to komisarz wyznacza, stąd to... Mhm. I wtedy jest wymiana. Była pani zdziwiona tym, co się wczoraj zdarzyło? No myślę, że nie byłam zdziwiona, dlatego że uważam po pierwsze, że to są bardziej samorządowe wybory, niż by nam się wydawało, tak pozornie. Z tego względu, że ludzie, jak uważają, że ktoś dobrze robi, dobrze pracował, to go wybierają. Jak chcą zmiany, to wybierają nowego. Oczywiście one były bardzo wysoko upolitycznione, ale bym też nie przesadzała z tym, powiedziałam, takim upojeniem się tym, że PiS przegrał. PiS przegrał, miał złych kandydatów i fatalnie na przykład robił kampanię. Przykładowo rzecz biorąc, no ta kampania Andrzeja Dudy na cmentarzu, no to powiedziałabym, no była żenująca i coś niebywałego. To w ogóle chyba jest dość ciekawa historia, bo za każdym razem, kiedy mamy dowody z różnych stron kraju, kiedy PiS w różnej formie idzie za ostro, to efekt był w postaci, wyborcy dawali po łapach, czyli na ostro PiS idzie z panią i w sondażach ma pani 60% poparcia, Rafał Trzaskowski wygrywa. Na ostro z panią Hanną Zdanowską, efekt 70%, ona wygrywa. Kampanię na cmentarzu, efekt pani Mularczyk przegrywa. Właściwie jeden do jednego w każdym miejscu w Polsce tak to wygląda. Nie tak, ma. Polacy są, powiedziałam, narodem miłującym wolność. Nie lubią bardzo presji. Wtedy się oczywiście od razu reagują. I te presje, to jeżdżenie z tymi ministrami, właściwie w niektórych przypadkach takie zmuszanie. Widziałam, jak ten Jerzy Kwieciński, którego znam wiele lat, jak się męczył, jak go prosili na tą konferencję, oczywiście mógł powiedzieć nie, ale on jest niespecjalnie chyba polityczny. W związku z tym, to jest, ja uprzedziłam, ja takiego tweeta dałam. To jest ten, który obiecywał, że Patryku, panie Patryku, autostrady, metro, wszystko. Tak, a potem byli inni ministrowie, prawda, od transportu, potem sam premier. No pewnie nie okazał się najlepszą twarzą dla kampanii, tak uważam, bo wbrew pozorom nie jest dobrze widziane takie popieranie przez władzę centralną. Ja ostrzegłam w jakimś sensie również i PiS, bo napisałam to na Twitterze, że to samo robił niestety premier Marcinkiewicz, jak został komisarzem w Warszawie i że mimo wszystko ja wygrałam. Ludzie nie lubią takiego, powiedziałam, nachalnego zmuszania i takiego szantażowania. Jak będziecie grzeczni, to dostaniecie pieniądze. Ale jednocześnie bardzo ważne wydaje mi się to, co... To, o czym pani przed sekundą powiedziała, czyli że opozycja być może nadinterpretowuje ten wynik, uznając, że to jest premia dla opozycji, a pani z tego, co pani mówi, rozumiem, w większym stopniu jest to premia dla konkretnych ludzi. Jest to konkretny. Oczywiście jest tu też element, element polityczny, ale nie można go uważać za jakiś decydujący, czy najważniejszy, o tak bym powiedziała. On może być jako w masie krytycznej, powiedziałabym, jednym z elementów, dlatego że co by nie powiedzieć ci wszyscy, którzy wygrali, po raz kolejny prezydent Majchrowski, prezydent Adamowicz, to byli ludzie, którzy byli oceniani dobrze przez swoich mieszkańców przez cały czas, prawda? Oczywiście trudno było mówić, jakie mają konkretne poparcie czy sondaże. I w związku z tym nie chcieli ryzykować jakiejkolwiek zmiany. I nikt z nich nie miał loga partyjnego obok swojego nazwiska. Tak, nie miał loga. To też pokazuje, że to nie jest zwycięstwo jakiejś konkretnej partii czy całej opozycji. To jest zwycięstwo, uważam, zdrowego rozsądku mieszkańców. Takiego powiedziałabym, zrobił dla nas, dużo mi zrobił, drogę, w zależności od wielkości miasta, metro, czy most, czy inne rzeczy, to znaczy, że będzie robił dalej dobrze. A na poziomie politycznym, jak pani ocenia wynik tej pierwszej i drugiej tury, w sensie, jak wygląda położenie i władzy, i opozycji po tym pierwszym i drugim rozdaniu samorządowym? No myślę, że to jest taki, porównuje się do tego, co się wydarzyło w roku 2006. Myślę, że ten szczyt swojej popularności, poparcia PiS ma poza sobą. Znaczy w tej chwili musi bardzo, nie chcę doradzać akurat PiS-owi, ale musiałby pilnować, żeby być, powiedziałam, na pewno będzie bardziej koncyliacyjny. To komisja przesłuchania dzisiaj Donalda Tuska na to nie wskazuje. Znaczy oni tego nie zrozumieli, że po prostu Tusk będzie zwycięzcą tej komisji ze względu na fatalne zachowanie i złamanie zresztą przez Jarosława Krajewskiego takiego orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego, który mówi, że nie wolno świadkowi przerywać, nie wolno świadkowi sugerować, nie wolno świadka oceniać. I to jest orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego. Mam nadzieję, że jak go będę miała je w ręku, powiedziałam, to dzisiaj oglądam, to za chwilę je opublikuję. Po prostu złamał konstytucję. Powiedziałbym, że może w tym punkcie drugorzędne. Wydaje mi się, że z punktu widzenia przeciętnych wyborców to po prostu premier, były premier, lubię go czy nie, to jednak się powinny go traktować elegancko. I dotychczasowe komisje tak były prowadzone, te śledcze we wcześniejszym okresie, że jednak no, premier
premier to jest premier, zwłaszcza, że przewodniczący Rady Europejskiej, no powiedziałam, pewna kultura jest wymagana od każdego. No, muszę powiedzieć, że ten skaczący na niego Jarosław Krajewski, ja go znam, bo on był radnym, to w wielu przypadkach taki odważny nie był, tylko był odważny w stosunku do premiera wtedy, kiedy jest telewizja. Bardzo mi się to nie podoba. To i może myślę, oni że walczą o uznanie pana Kaczyńskiego. No myślę, że to mocniej wskoczy na Tuska, to jest no, lepszy. No myślą, że on jeszcze śpi i kto go obudzi, tak? To mi się podoba ten dowcip, taki mu powie, jakie są wyniki, nie? Wczorajszy wybor. No myślę, że frustracja pani Wasserman była widoczna po wczorajszym wieczorze, chociaż grała to dość wczoraj, dobrze. Wczoraj zachowała się elegancko. Tak, ale myślę że frustracja przyszła dzisiaj. Czy pani prezydent rozmawiała po wyborach z Rafałem Trzaskowskim? Tak. Ale to był taki kurtuazyjny... Nie. No żeśmy rozmawiali po wyborach, tak. Ale już konkretnie o tym, jak będzie wyglądało przekazanie władzy, tak? No, myślę, że wszystkim pogratulowałam. Rozmawiałam, miałam okazję rozmawiać chociażby na Warszawiance roku i jeszcze przy jednej okazji. Także no, myślę, że to jest człowiek, który tak, ma potencjał ogromny, ma doświadczenie, był ministrem administracji, bardzo jest pracowity, bo on to naprawdę w ciągu snu się nie uczy 5 języków. Jak niektórzy czasami radzą i myślę, że będzie bardzo dobrym prezydentem Warszawy. Czy ma wszelkie dane, żeby... Absolutnie ma wszelkie dane i jest skromny. A czy był ktoś w historii, zdaje się, że nie było nikogo, kto był prezydentem miasta dłużej niż pani? No był ten Sokrates Stankiewicz za czasów zaborów. I tylko on był dłużej, bo on był 17 lat. I kanalizację założył w Warszawie i do tej pory ma plac Stankiewicza, a kiedyś prezydent Komorowski nawet się upominał o pomnik dla niego, no bo to był, miał dużo serca do Warszawy, chociaż był Rosjaninem i zaborcą. Jest pani szczęśliwa czy smutna, że za chwilę przyjdzie? Nie, jestem ani szczęśliwa, ani smutna, jestem uwolniona, tak bym powiedziała. To jest ogromna presja. Myślałem, że jak pani zaczęła jak słyszałem to myślałem, że będzie usatysfakcjonowana. A nie, ale uwolniona od takiego ciężaru. Albo to jest umęczona, uwolniona od ciężaru, który dźwigałam ze swojego wyboru przez 12 lat, bo zarządzanie Warszawą to nie jest tylko kwestia intelektualna, projektów, dyskusji, to jeszcze jest ciężka praca fizyczna. A jak pani sądzi, czy trzeba się przemieszczać? Jak istotnym fragmentem dziedzictwa pani rządów, pani 12-letniego urzędowania będzie afera, która zdominowała całkowicie myślenie, mówienie o pani, a przynajmniej w dużym stopniu przez jakiś czas, czyli afera reprywatyzacyjna? No, nigdy nie wszystko, nie zawsze wszystko się udaje. Ja uważam, że dołożyłam wszelkich starań, żeby 3,5 tysiąca rodzin dostało mieszkania. Nikt przede mną się tym nie interesował, żadną rodziną, ale Kaczyński podpisał osobiście sam 14 decyzji zwrotów domów z lokatorami. Było 400 w sumie za jego okres. Ja byłam najdłużej funkcjonującym prezydentem. Tylko mnie się udało, jak do tej pory, zrobić ustawę konstytucyjną, gdzie się nie wydaje żadnych, powiedziałabym, przedszkoli, żłobków, no nawet można powiedzieć kawałków placów takich jak na przykład Skwer Wolnego Słowa. To już jest 150 decyzji i tylko dlatego mi się udało, powiem szczerze, był pewien fortel zastosowany, bo inaczej byłabym bezradna. Fortel polegał na tym, że nie było to ustawa w tytule reprywatyzacyjna, tylko o zmianie ustawy gospodarczej nieruchomościami oraz o zmianie kodeksu rodzinnego. Dzięki temu myślę, że ci, którzy mieli jakieś wątpliwości, czy robić reprywatyzację, czy nie, że tę ustawę zaakceptowali. I co najważniejsze, Trybunał Konstytucyjny rozstrzygnął, że ona jest konstytucyjna. To jest na 30 lat pierwsza taka ustawa. Robiłam, co mogłam. Prawo jest takie, że do dziś dnia dekret nie jest uchylony i do dziś dnia dostajemy kary, wezwania do prokuratora, że nie realizujemy tego prawa. A propos innych kar, jaki jest statut tych historii pani kar za niestawianie się przed komisją? Wszystkie te pierwsze ustawy wygrałam, to znaczy zwrócono mi się te grzywny. Natomiast wtedy wpadła komisja na pomysł, że musi specjalnie dla mnie, czyli Lex Walc, a konkretnie Gronkiewicz-Walc musi zmienić przepisy tak, żeby wprowadzić postępowanie, które jest do tej pory nieznane. To jest takie postępowanie ogólne, którego nie zna KPA i w tej chwili ja jestem znowu przed sądami administracyjnymi, żeby te grzywny mi oddać. Ale... A te pieniądze wpłacone przez pani męża, czy... One są na rachunku miasta, ale tak jak w tych innych, które ściągnięto, bo mój mąż do czasu zakończenia procesu dobrowolnie przeznaczył. Natomiast czy to jest tak, że tak powiem, na amen poszły te pieniądze, czy no, to jest tak, jakby nie, takie wadium? Wszystkich 12 spadkobierców jest w procesie
procesie administracyjnym i zobaczymy, co rozstrzygnie sąd. Ja tylko wierzę w sądy, w komisję nie wierzę. Przed panią prezydent po tych 12 mówi pani, że już jest pani uwolniona, a ja bym jeszcze pani nie uwalniał, bo przed panią jest bardzo ciężki weekend. Potencjalnie. Tak. No najpierw sobota. Zdaje się, że w sobotę jest. Czy pani idzie na otwarcie pomnika Lecha Kaczyńskiego? Nie, idę. Ale dostała pani zaproszenie? Nie dostałam, ale w 10 jestem zajęta. To jest moja rocznica ślubu. A jak pani ocenia postawienie tego pomnika i wcześniejszą decyzję uczynienia z... Wielką krzywdę się robi samemu Lechowi Kaczyńskiemu, którego ja znałam. I który myślę, że nie byłby zadowolony z takich decyzji tych pomników. Powiem szczerze, tak jak papież nie był zadowolony, chociaż nie porównuje Lecha Kaczyńskiego do papieża, to szpetnych. No i uważam, że to właśnie jest bez sensu i bezprawnie. W tej chwili prokuratura, sąd kazał prokuraturze robić jednak to postępowanie, że oni bezprawnie nam zabrali ten zarząd tym placem. Ale jak pomnik stanie, to potem już... To już nie będzie to kwestia prawna, tylko polityczna. Ale już pomnik, wie pan, stoi przed ratuszem. Ja naprawdę krzywdy pomnikowi Lecha Kaczyńskiego nie robię. Natomiast to jest nasz plac. I fałszywie wprowadzono powód zabrania, to znaczy, że na cel obronności, że tam armata będzie postawiona, czy co. Także my do końca na pewno jako ratusz będziemy tego bronić. Ja rozumiem, ale jeśli będzie nawet decyzja sądu pod tytułem, że złamano z naruszeniem prawa, będziemy myśleć, a właśnie nie już ja, to wtedy co z pomnikiem? No wtedy już będzie musiał mój następca i następna rada, prawda? Bo to czy jest... pani sądzi, że to jest kwestia następcy rady, czy tak jak Rafał Trzaskowski mówił, że może referendum warszawskie? O, to jest też wyjście, oczywiście referendum warszawskie, żeby przenieść ewentualnie te pomniki tam, gdzie myśmy planowali, bo myśmy przecież dość blisko tam w Krakowskiego Przemieścia planowali ten pomnik. Ale to już jak gdyby ja nie będę tutaj podpowiadać, mogę się udzielić rady, ale to też nie tak publicznie. To jest fatalną rzecz, którą zrobiono. Myślę, że PiS sobie w ogóle nie zdaje sprawy, a Jarosław Kaczyński najmniej. Wie pan, tak jak ludzie nazywają te schody, tak jak ludzie nazywają ten pomnik, który będzie. Nie powiem, bo to powiedziałam ze względu na ofiary, nie powiem. Więc to gdyby oni wiedzieli, im ich tego nie powie, ale mnie powie przez telefon. Czy nie tylko przez telefon. W każdym bądź razie to by nigdy nie robili tam, powiedziałam, takiego działania właśnie na placu Piłsudskiego. To jest jedna rzecz, a druga rzecz, pan pytał o tą demonstrację, tak? Potencjalnie... Manifestacja jest cykliczna. Od razu mówię, ja jej nie rejestrowałam, rejestruje jej wojewoda. Ale to ja mogę tylko rozwiązać. Mogę ją rozwiązać. Gdzie jest ta linia graniczna, kiedy pan powie, oni mówią, nieprawdziwie mówi pan senator Kaczyński, że to nie ma związku z ONR-em. Otóż ma, ponieważ przewodniczący marszu jest przewodniczący albo wiceprzewodniczący ONR-u w Pruszkowie. Także bezpośrednie powiązanie z ONR-em. To jest jedna rzecz. Nie mogę się doprosić od ponad roku, już półtora roku, delegalizacji ONR-u, prawda? I zresztą nie tylko ja, bo inni też prosili. Natomiast chcę uprzedzić lojalnie, że jeśli tylko będzie jakiś element nienawiści, element napisu... Co to jest element nienawiści? No to oczywiście to będziemy oceniać, prawda? Jakby to były takie transparenty, jak były w zeszłym roku? No to byłby element nienawiści, bo tam była Polska dla Białych, tak? Coś takiego. Ja już nie pamiętam tych dokładnie. Będziemy wszystko analizować, będziemy wszystko fotografować i myślę, że jeżeli tylko będzie jakaś raca, no nie powiem jedna, prawda? Nie chodzi o... bo to się zdarza nawet nie powinno się zdarzyć, ale zdarza się na meczu, a jeśli będą tylko race w takim zakresie, jak były w zeszłym roku, to bez wahania rozwiążę tę manifestację i sama podpiszę, nie pan imię, pani Gawar, bo ja zostaję specjalnie z tego, ja siedzę w Centrum Bezpieczeństwa i wezmę to na swoją odpowiedzialność. Bo nie będą mi urzędnika potem poniewierać. Procedura jest taka, że pani rozwiązuje i co się dzieje dalej? No bo to jest tylko decyzja. No policja musi, mam zamiar napisać do pana ministra Brudzińskiego, podobno połowa policji jest na L4, ja nie wiem jak jest naprawdę, czy są informacje prawdziwe, czy nie. Bo nie chcą uczestniczyć w pacyfikowaniu tego ewentualnie? Nie wiem, ja nie wiem, no nie rozmawiałam z tymi policjantami, którzy są na L4, w ogóle są niezadowoleni chyba z ministra, z uposażeń i tak dalej. Jednym słowem, trzeba rozwiązać, dlatego że nie może tak być, że powiedziałabym takie hasła sprzeczne z hasła państwa totalitarnego, symbole państwa totalitarnego. Pani, to będziemy badać z ekspertami, będziemy to badać. Ale wie pani, z jakim w razie rozwiązania natychmiast się zacznie, tak podejrzewam, i podejrzewam, że dobrze podejrzewam, że no był może jeden transparent, ale w marszu brał udział, nie wiem, 50-100 tysięcy ludzi. To jest nieważne. Ja uważam, żeśmy zrobili błąd,
żeby była jedna koszulka z napisem SS i żeśmy nie rozwiązali tej demonstracji. Nie zauważono po prostu tego, bo tylko miał jeden człowiek. No, i ale to się to nie trochę ślepa uliczka, bo jeśli mamy każdy pokrojowy marsz, można rozwiązać... To pozwólmy faszystom. Nie, ja nie jestem adwokatem faszystów, tylko czy to wtedy nie jest... Jest pokojowa demonstracja, nie wiem, matek z dziećmi i wbiega ktoś z koszulką... Niech pilnują, organizator za to odpowiada. Niech pilnują, mówią, proszę natychmiast zdjąć. Jak zobaczymy, bo wszystko będziemy nagrywać, że natychmiast zdejmie, to przy nie rozwiąże. Moim celem nie jest rozwiązanie. Moim celem jest uprzedzenie, że może być organizacja demonstracja rozwiązana, bo ta naprawdę Marsz Niepodległości w zeszłorocznym mógł być rozwiązany. 22 listopada prawdopodobny koniec kadencji. Tak. Ma pani plany co? Koniec jest 16, ale przekazanie, jak to mówią radni, tak bardzo mówią dostojnie, insygniów jest 22. Co 23 pani będzie robić? Wyśpię się. A 28? No myślę, że chodzi mi o to, czy ma już pani jakieś plany. Ja nadal mam swoich studentów. Czyli na uniwersytet pani praca? Tak, wracam. Ja jestem na uniwersytecie, nie dałam sobie nigdy tego odebrać, bo to jest moja praca od ponad 40 lat. I myślę, że poświęcę więcej czasu rodzinie, także i koniec swoje odrobiłam. Wie pan, nigdy się nie powinno mówić takie rzeczy, koniec czy nie. Życiem publicznym na pewno nie, więc może mnie pan jeszcze zaprosić kiedyś. Natomiast z takim ścisłym życiem politycznym, to na razie powiedziałam, jestem troszeczkę zmęczona, ale może wypocznę. To jedno słowo, którego pani użyła, że czuje pani, że będzie pani uwolniona, a jeśli chodzi o i te 12 lat i szerzej całą panią działalność publiczną i w tym momencie to na pewno też jest moment, kiedy to pani sama ze sobą, sama może z mężem podsumowuje, to, jakie to jest odczucie, że... No 20, policzyłam kiedyś, że jak zostałam prezesem NBP, zaczęłam działać wcześniej, ale prezesem NBP zostałam w 92 roku, to jest 25 lat. To na te 100 lat niepodległości, to 25 lat ja jestem w funkcji publicznej. W związku z tym myślę, że III Rzeczpospolitej, bo się tego nie wstydzę, przysłużyłam się dobrze zarówno w NBP, jak i tutaj jako prezydent i też jako wiceprezes, bo parę umów tutaj z Polską podpisałam i też je pilotowałam. Bardzo pani prezydent dziękuję. No i tak, nie wiem, powinno się życzyć spokojnej niedzieli tak na początek, ale nie sądzę, żeby była nadmiernie spokojna. A w sensie tej demonstracji, może będzie dobrze, może się opamiętają. Zobaczymy. Bardzo dziękuję, Hanna Grodkiewicz. Bardzo dziękuję serdecznie.